Właśnie rozpoczęła się budowa mostu przez port Czerniakowski. Jak to teraz wygląda w sierpniu 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, tam Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z portu Czerniakowskiego, gdzie trwa właśnie budowa nowego mostu. Bo kładką tego nie nazwę, chociaż wszyscy mówią, że to będzie kładka przez port Czerniakowski, to bym zwrócił uwagę, że ta kładka będzie dostępna dla wszystkich pojazdów, które po prostu będą się przemieszczać po samym porcie, więc de facto dla również pojazdów czterokołowych lub więcej. Więc de facto ta kładka będzie bardziej mostem dla wszystkich pieszych, rowerzystów i pojazdów, które się przemieszczają po samym porcie. Natomiast w dzisiejszym odcinku Wam pokażę, jak rozpoczęły się tutaj pierwsze prace budowlane, bo faktycznie już się tutaj dzieją prace. Co prawda ujęcia są sprzed tygodnia, o tyle nie widzimy jeszcze jakiegoś dużego zaawansowania budowy, natomiast najważniejsze, co się dzieje, to jest to, że rozpoczęła się w końcu ta budowa, która ma się zakończyć na wiosnę, lato 2025. W skrócie mniej więcej za rok już z tej nowej konstrukcji skorzystamy. W ramach tej inwestycji również tylko i wyłącznie powstaje sama nowa konstrukcja mostowa, ale również nowy układ drogowy w samym porcie, jak widzicie na załączonym projekcie. Tak to wygląda, jak widzicie, dociągnęło się to aż do tego drugiego końca samego portu. Oczywiście wszystkie tutaj nowe nawierzchnie będą w formie asfaltu, jak i również pojawi się trochę nowych miejsc parkingowych wzdłuż całego nowego układu drogowego. Więc faktycznie trochę się tutaj to pozmienia w tym miejscu, bo to zupełnie inaczej teraz wyglądało w tym momencie. Większość tych terenów teraz będą po prostu w nowym projekcie, znaczy po nowemu zrealizowane jest drogami nawet nieutwardzonymi, więc po prostu tam się jedzie no po trawce, że tak to powiem, więc to się faktycznie zmieni. Będzie też zrealizowana zawrotka na krańcu południowym samego portu, no i też będą oczywiście miejsca dla niepełnosprawnych, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe. W ramach tej inwestycji również będzie połączenie nowe, jeżeli chodzi o wjazd w ulicę Czerniakowską, no i w ramach odrębnej inwestycji Zarząd Dróg Miejskich ma zrealizować nowe przejście dla pieszych i przejazdy w tamtym miejscu, gdzie jest aktualnie skrzyżowanie z ulicą Łazienkowską, właśnie z wjazdem do portu Czerniakowskiego i z ulicą Czerniakowską. To w tym wszystkim, w tym całym miejscu ma się zupełnie zmienić wbrew temu, jak to wygląda w tym momencie. Czytaj, nie będzie teraz po prostu tego dziwnego skrzyżowania, gdzie jeden wjazd jest bez sygnalizacji świetnej. To zniknie. Będzie po prostu każdy wlot z sygnalizacją świetną i również jeżeli chodzi o samochody wyjeżdżające z portu i pojawią się przejazdy rowerowe, które po prostu w tym miejscu nie ma. W ramach tej inwestycji, jeżeli chodzi o ZD, również będzie realizowana droga rowerowa, która będzie wybudowana wzdłuż ulicy Łazienkowskiej prosto do wiaduktów trasy Łazienkowskiej, które po prostu dalej mają już swoje drogi rowerowe. W skrócie, na okrągło puszczą jakoś tą drogę rowerową, chociaż można było to zrobić dużo, dużo prościej. O tym też w dzisiejszym filmie postaram się przynajmniej w teorii powiedzieć. No i w ramach tej inwestycji na części wschodniej samego portu powstanie nowe skrzyżowanie, szersze, bo po prostu nowy most będzie musiał mieć też po prostu połączenie. Tutaj po lewej stronie powstanie zupełnie nowe skrzyżowanie, jak widzicie w tym miejscu, a po prawej stronie będzie wydłużona droga, której aktualnie w tym miejscu zupełnie nie ma, z zakrętem, tak jak ujęcie drona było zrealizowane. Zresztą za chwilę dokładnie zobaczycie, jak to będzie wyglądać. W ramach tej inwestycji również będą tam wyremontowane schody, jeżeli chodzi o zejście do samej przystani po stronie prawej, czyli po stronie lewej, czyli od strony wschodniej, z tego co zrozumiałem. No i tutaj oczywiście to też wszystko się tu zupełnie zmieni, jeżeli chodzi o to, jak ta przestrzeń będzie wykorzystywana. Kto wie, może faktycznie więcej elementów wodnych tu się pojawi, a tu możemy zobaczyć już prawie całkowicie zapuszczone i zalśnięte kładki, które jeszcze niedawno były wśród wody, a teraz to właściwie są już wśród zieleniny w tym miejscu. Niemniej wygląda tak, jak wygląda właśnie w tym miejscu. No i co ja mogę powiedzieć, zadechnijmy sobie, jak ten plac budowy tutaj wygląda. To jeszcze tylko z ciekawostek, jak teraz lecimy,
Neuron, jak widzicie, odbija się w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą stronę. Natomiast lecimy nad nowym układem drogowym. Tak jak teraz Neuron leci na całym odcinku, będzie wybudowana nowa droga asfaltowa z miejscami parkingowymi wzdłuż całego tego układu. Tutaj w tym miejscu będzie zakręt w prawo i bezpośrednio z niego będzie już wjazd na nową konstrukcję mostową. Będzie to konstrukcja szerokości takiej, że właściwie jedną i drugą stronę samochody się zmieszczą i będą mogły się minąć. Tak jak powiedziałem, to nie będzie dla dostępu dla wszystkich samochodów, tylko dla pojazdów przemieszczających się po samym porcie. Chodzi m.in. o to, że po prostu drogi, które się znajdują po drugiej stronie portu, czyli na Ceplu Czerniakowskim, są w większości drogami wąskimi i na nich teraz wprowadzony ruch wahadłowy, ale normalnie tam jest ruch jednokierunkowy. Teraz w związku z pracami budowlanymi po prostu część wyjazdów została całkowicie uniemożliwiona, natomiast chodzi o to, żeby po prostu ten ruch jednokierunkowy zminimalizować, aby większość ruchu jeździła nowym mostem z nowym układem drogowym, gdzie po prostu będzie szerszy układ i samochody na spokojnie będą się mijać i będą dojeżdżać do nowych tych celów, które po prostu w tej okolicy się budują, bo faktycznie ruch tutaj w tym miejscu jest całkiem duży. Zresztą to widać głównie teraz przy tym ruchu wahadłowym, gdzie po prostu samochody, no i głównie też rowerzyści, czy też inne pojazdy stoją w tamtym miejscu. Tu będzie nowy przyczółek i już widzimy jego zarys. No a właściwie to jeszcze nie zarys, tylko po prostu wyrównanie terenu. Oczywiście trzeba wszystkie sieci podziemne najpierw przebudować. W tym miejscu, dokładnie gdzie teraz będzie powstała stara konstrukcja, kiedyś w 2007 roku została wyburzona stara konstrukcja mostu tymczasowego drewnianego, właściwie tamta to była kładka tylko łącznie. Tamta konstrukcja była w kiepskim stanie, dlatego stwierdzono, że lepiej ją wyburzyć niż ją utrzymywać. Podobnie się stało z tunelem na Złotej teraz, przynajmniej w teorii. Natomiast tutaj ta nowa konstrukcja powstaje w dokładnie tej samej lokalizacji, z tym, że oczywiście zupełnie z nowym standardem. Czyli teraz będzie betonowa konstrukcja, będzie wytrzymała na wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne, nie będzie się aż tak łatwo niszczyć, no i co najważniejsze, dzięki temu, że będzie w zupełnie nowy sposób wybudowana, to będzie też twardsza, no i też na spokojnie po prostu te wszystkie pojazdy będą mogły po niej jeździć. No i jeżeli zarząd zieleni, który realizuje tą inwestycję, znaczy który jest po prostu inwestorem tej inwestycji, nie zapuści jej, no to miejmy nadzieję, że po prostu też się z tym nic nie stanie, będzie na spokojnie można z niej skorzystać. Tu jak widzicie jest zaplecze budowy, na razie na nim też się mało dzieje, jest parę kontenerów, więc widzimy, że jest tam jakieś biuro budowy już postawione. Niemniej dużego... znaczy i tak, nie widziałem tutaj jeszcze żadnego pracownika budowy, chociaż widać, że jakieś prace się tutaj dzieją. W najbliższym czasie będzie trzeba odgrodzić same tereny nad wodą, żeby rozpocząć pracę przy budowie obydwu przyczółków. Układ drogowy będzie budowany, znając życie, na sam koniec tej inwestycji, bo to będzie już po prostu końcóweczka. Wiadomo, że wykonawca chce realizować to w taki sposób, aby gwarancja na wszystko szła w miarę równomiernie, a drogę można wybudować dużo szybciej niż samą konstrukcję mostową. Natomiast w tym miejscu z kolei układ drogowy został trochę przerzucony, bo tutaj nie można było już puścić samochodu tak jak wcześniej prosto, jadąc jednokierunkowo w kierunku Czerniakowskiej, tylko aktualnie ruch jest przerzucony tutaj objazdem przez taką dziwną drogę, a w tym miejscu stara nawierzchnia asfaltowa została już po części wyburzona i przeniesiona w formie gruzu obok. Tu rozpoczynają się pierwsze właśnie prace od budowy tego przyczółka w tym miejscu, to możecie to zobaczyć na tych ujęciach. Wcześniej były znaki, że to jest tylko łącznie droga jednokierunkowa i dalej jazda prosto. Teraz ten cały układ jest zupełnie wywrócony właściwie do góry nogami. No, nie ma tu właściwie sensownej możliwości teraz przejechania przez ten port w tym miejscu. Niemniej tu jak widzicie nawierzchnia już została zryta, no i najprawdopodobniej w najbliższym czasie rozpoczną się jakieś kolejne prace. Tą inwestycję chcę, będę wam pokazywać co 2 miesiące, więc na spokojnie sobie zetkniemy w październiku, jak tutaj te prace idą dalej. Tymczasem tutaj dolatując sobie do tego krańca możemy zobaczyć właśnie tę drogę tymczasową, która powstała. Za chwilę się nią też przejedziemy, żebyście zobaczyli jak to wygląda i również zetkniemy sobie na ten ruch wahadłowy, który został wprowadzony. Natomiast co mi się osobiście najmniej podoba? Najmniej mi się podoba, że to jest planowane jako rozwiązanie docelowe dla rowerzystów. O ile faktycznie rozumiem, żeby usprawnić w tym miejscu ruch drogowy, który się po prostu korkuje, gdzie ruch jednokierunkowy może być nie najlepszym rozwiązaniem i po prostu budowa w ten sposób tego mostu jest sensownym rozwiązaniem, z czym się faktycznie całkowicie zgadzam. O tyle całkowicie nie rozumiem tendencji, która jest aktualnie, żeby po prostu pchać i mówić wszystkim, że to jest konstrukcja kładki dla pieszych i rowerzystów. Rozumiem to faktycznie, że, że teraz to jest w ten sposób wytłumaczone, ale czemu nie można było tego wybudować jednocześnie wraz z budową spalonego mostu łazienkowskiego? Wtedy powstała nowa konstrukcja mostowa po jednej i po drugiej stronie mostu w formie części, czy to ciągu pieszo-rowerowego, czy po drugiej stronie ciągu w formie drogi rowerowej. Tutaj, gdzie teraz jedziemy dołem, na spokojnie można było dobudować te obydwie części i po prostu część piesza i rowerowa, bo tutaj sobie dalej jechała na dalszym odcinku prosto do tych wiaduktów trasy łazienkowskiej, które już teraz mają po prostu nowe drogi rowerowe. W ten sposób
pieszy czy też rowerzysta mógłby przebrnąć zarówno nad samym Solcem, jak i również jadąc dalej. Jakoś udało się to zrobić po drugiej stronie Wisły, gdzie mamy specjalną kładkę pieszo-rowerową, którą po prostu można przedostać się przez wał międzyszyński, a po drugiej stronie nie udało się tego zrobić do dziś. Teraz jest planowana koncepcja budowy nowego mostu przez Port Czerniakowski wraz z nową specjalną sygnalizacją świetną dla rowerzystów, ale wszyscy i tak widzimy, że będziemy wtedy jechać na okrągło, a samochody będą tak jak wcześniej śmigały górą bez jakichś większych problemów. Więc widać tutaj ewidentnie brak rozplanowania i po prostu pomysłów, żeby to zrobić sensownie od samego początku, kiedy już nadarzyła się okazja. No i efekty widzimy po prostu w aktualnej tej inwestycji, która tutaj powstaje. Tak jak powiedziałem, ja nie neguję budowy tego mostu, jeżeli chodzi o cel i ruch w tym miejscu samego portu i żeby zrobić po prostu większą atrakcję turystyczną w tym miejscu, czy też po prostu atrakcję do jeżdżenia przez sam most, przez sam port Czerniakowski. Niemniej według mnie na spokojnie można było nie budować tej konstrukcji, jeżeli chodzi o część rowerową, a budować tylko wyłącznie jako ruch samochodowy, po prostu budując wzdłuż samej trasy Łazienkowskiej konstrukcję mostów. A jeżeli ktoś mi będzie mówić, że nie dałoby się wtedy zrobić zjazdów z po prostu właśnie mostu Łazienkowskiego do rowerzystów czy też pieszych na sam cepel Czerniakowski, no to na spokojnie was informuję, że spokojnie można po prostu odbić drogą w bok, czyli po prostu zrobić zjazd z tej zrobić pochylnie na bok, tak samo jak to ma miejsce chociażby na moście południowym. Tam dało się to zrobić i jest po prostu zjazd na wał. Więc dać się dało, ale wyszło jak wyszło. No to jak widzicie jest aktualna tymczasowa organizacja ruchu w formie świateł i ruchu wahadłowego. Ona działa całkiem dobrze dla samochodów. Rowerzyści, którzy jeżdżą wolniej, nie mieszczą się w czasie, który jest przewidziany na ruch jednokierunkowy w daną stronę i najczęściej niestety później krzyczą wulgaryzmami w stosunku do osób, które jedą już z drugiej strony, które po prostu miały zielone światło i to jest sytuacja, która faktycznie pokazuje, że ruch wahadłowy dla rowerzystów jest całkowicie niedozrealizowany, biorąc pod uwagę, że po prostu nie wiadomo, z jaką prędkością oni jadą. A samochód sobie na spokojnie przyjedzie. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeżeli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcesz więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami i wznosza. Kolejny film z tej inwestycji pojawi się za 2 miesiące, czyli w październiku 2024. No i co ja mogę powiedzieć? Do zobaczenia już niedługo. Ale tutaj jak coś z tą sygnalizacją świetną, podobno jest już lepsza sytuacja, bo faktycznie teraz większość towarzystów już przejedzie na jednym świetle. No, więc jest lepiej. Cześć!